could see yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Powiesz coś? Powiesz? Więc dzień dobry widzowie. Dobry kochani, witam was w nowym vlogtoberze. Ja i Milusia. Wychodząc z domu mówiłam, kurde, dziwne te chmury, takie podejrzane, może z nich padać. No i zgadnijcie, zaczęło padać. Dodatkowo myślałam, że zdążę na autobus, ale zajęło mi pakowanie się z Milą trochę więcej czasu niż myślałam, więc nie zdążyłam. I mam nadzieję tylko, że się nie rozpada bardziej, bo pada, ale nie ma tragedii jeszcze. A wiecie co, idę akurat na taki przystanek, gdzie nie ma zadaszenia żadnego, nic. Po prostu cudownie. Ja wyglądam jak jakiś dragarz dodatkowo, bo mam jeszcze fotelik ze sobą. Ale taką piękną jesień mam, taką piękną córeczkę. Damy radę, nie Mila? Damy radę? Damy radę. Ale po to, po co jadę do miasta, to już niestety chyba nie będzie miało sensu. No ale jak już wyszłam, to jadę. No i tak, jesteśmy w domu. Niestety chciałam iść z dzieciakami na plac zabaw, no ale pogoda się popsuła. Słyszałam, że tak ma być, ale przez pół dnia była ładna, więc mam nadzieję, że tak będzie cały czas. No ale rozpadało się. Gdyby było tak jak rano, ale nie padało, to by było ok. No ale niestety padało. Więc nie mogliśmy pójść na ten plac zabaw. Trudno. Już się jesień zaczęła, więc wiecie, już nie ma tak jak na wiosnę czy lato.
Chciałam też odnieść się do komentarza a propos, że no tam bardzo długi komentarz i w ogóle. No ale pierwsza rzecz to było, że ciągle sprzątamy i tak jest bałagan. No wiem, ja też nad tym ubolewam. Uwierzcie mi, że bardzo ubolewam nad tym, że ciągle sprzątam, a i tak jest bałagan. Dlaczego? No bo nagrywam filmik. Ja też stawam. No dobra, to chodź. Nagrywa. No to co byś chciała powiedzieć? Zostawcie subika. Subika, żeby zostawili? I łaskę górę. No, no Klara, możesz mi powiedzieć, czemu mamy ciągle bałagan w domu? A? No powiedz widzom. No ty powiedz widzom, czemu mamy ciągle bałagan w domu? No bo robię bałagan. No przyznała się przynajmniej. Ała, domino! Słyszysz? Przyznała się Klara, dlaczego mamy bałagan w domu. Czemu? Bo Klara robi bałagan. Ej, ty mała dziecko. A, przyszła jeszcze jedna. Chodź. Milunia. Milunia nasza, tak. Milunia wyszła na ciebie. Nawet chwili dla siebie. Nie ma tak. Nie ma tak, Milunia. Ej, nie, Katia, puścią. Siostry? Siostry! Dobra, Klara, ale delikatnie. Uwaga! Współczuję ci, Mila. Przechlapany byś najmłodszym. Ja jestem Ja też jestem najmłodsza, ale... Ale moje siostry były już duże. A, uważaj! Patrz, to jedyno. No, a więc poszłam do toalety, bo idę się, żeby mieć święty spokój, ale idę też się kąpać, no i żeby dokończyć z wami tutaj rozmowę, bo tu nie zapomnę i nie dokończę, to też bym chciała naprawdę wiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego muszę codziennie sprzątać. Wiadomo, my z Dominikiem odkładamy rzeczy na miejsce i tak dalej. Tak, wiem, dzieciaki też można nauczyć, żeby sprzątały i tak się czasem zdarza, że sprzątają. Zresztą oni bardzo lubią sprzątać, a szczególnie Klara. Często woła Dominika, żeby na przykład jej pomógł czy cokolwiek. Więc no... Boże, po prostu... Też bym nie chciała mieć perfekcyjnie i tak dalej, ale wiecie co, czasem nauczyłam się, że trzeba z czegoś zrezygnować dla czegoś innego i na przykład zamiast mieć perfekcyjnie wszystko wysprzątane, powycierane kurze, wyciągnięte zabawki spod na przykład tego, bo często tam mamy, to też było właśnie wspomniane, że pod szafką, pod telewizorem mamy jakieś rzeczy i to są zabawki, które po prostu tam wleciały. I zamiast powyciągać te zabawki, ja dla własnego zdrowia psychicznego wolę po prostu pójść poczytać książkę. Pójść cokolwiek innego zrobić. Ja naprawdę mam strasznie dużo rzeczy na głowie. I naprawdę bym oszalała, jakbym miała wszystko do perfekcji robić zawsze. Też mnie rozwaliło, że tam było, że zawsze u nas jest tak. Zawsze u dzieci w pokoju, że zawsze u dzieci w pokoju jest bałagan. To nieprawda. U dzieci w pokoju są zabawki, dzieci w pokoju się bawią i to może wyglądać nieestetycznie, ale tam jest ogólnie porządek, oni sprzątają w tym pokoju i tak dalej. Co jakiś czas, tak jak było właśnie w tym filmiku pokazane, sprzątamy wspólnie i jest wtedy większy porządek, większe ogarnianie i tak dalej. Ale moje dzieci jeszcze są małe, no kurde, Jasiek będzie miał 6 lat, Klara ma 4 lata, sprzątają po sobie i tak dalej. Ale no kurde, jak chcą się pobawić i zostawią na następny dzień coś, to ja naprawdę nie mam takiej spiny z tym. I wolę na przykład właśnie zamiast siedzieć i nic nie robić, tylko sprzątać, chodzić i sprzątać, to naprawdę wolę jednak sobie to odpuścić, szczególnie, że właśnie mówię, ja oprócz tego, że mam trójkę dzieci, to ja cały czas pracuję, cały czas zarabiam, ja muszę
pracować, bo muszę mieć za co żyć. To nie jest tak, że no, pracuję, bo chcę, wiadomo, ale no, też muszę. To nie jest tak, że mogę nie pracować. Mogę dzisiaj sobie zrobić wolne od pracy i posprzątać całą chatę na perfekt. Ja uważam, że jest u nas tak, jak jest czysto, jest dobrze, nie żyjemy w jakiejś, nie wiem, melinie i jest po prostu katastrofa i trzeba wzywać do nas opiekę społeczną. No co ty, Boże, nawet w kiblu? Co robisz? No i powiedziałam ci, że poszłam się kąpać. A czemu? Bo chcę prywatności. Się zamykam. Czemu się zamykam? No. Więc tak, kochani, trzeba czasem wybrać. Coś za coś jest. Nie można być perfekcyjnym we wszystkim i po prostu oszalałabym, gdybym musiała wszystko robić perfekcyjnie, gdyby wszystko było zawsze idealnie i tak dalej. Nie da się. Po prostu się nie da. I jak ktoś mi pisze, że się da, bo tam też było tak, że zna ktoś rodzinę, która osoby są pracujące zawodowo i mają dzieci, to też jest coś za coś, tak? Może mają wszystko perfekcyjnie i tak dalej, ale mówię, może psychicznie po prostu wysiadają i mają wszystkiego dość. Ja chcę się z życia cieszyć, niekoniecznie mieć wyczyszczone wszędzie kurze, pościerane tak jak trzeba i tak dalej, ale po prostu chcę się cieszyć z życia, z małych rzeczy i tak dalej. No, wiadomo, że nie zarośniemy tutaj kurze, ale perfekcyjnie na pewno jeszcze przez długi czas nie będzie. To tyle, idę się kąpać. Jeszcze chciałam tak, pomyślałam, że powiem wam to, bo wiem, jak to jest ważne właśnie, że życzę wam naprawdę, żebyście też tak potrafiły, bo wiem, że to jest ciężkie, żeby potrafić odpuścić niektóre rzeczy, potrafić odpuścić to gonienie za perfekcjonizmem i tak dalej, żeby wszystko było idealnie zawsze i wszędzie i w ogóle. Wiem, jakie to że to nie jest łatwe, żeby tak zrobić, więc życzę wam, żebyście czasem po prostu niektóre rzeczy odpuściły. No ja już po kąpieli, po pielęgnacji, więc wyglądam trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie no, dobra, bez przesady, widzicie mnie bez makijażu. A wzięłam sobie, zrobiłam herbatkę. Milunia śpi, dzieciaki kładzie Dominik właśnie spać. Nie wiem, czy nie będę musiała interweniować, bo zawsze przecież mamusia usypia najlepiej. Ale wstrzymuję się. No. Muszę właśnie jej montować filmik i pić moją pyszną herbatę. O, już słyszę, że ktoś tu idzie. Kto tu tupta? Co chcesz? Jest. O Jezu, Jasiek. I got you, and you got me too. Ja tutaj obiad zrobiłam w wielkim garze, ogromnym garze, jak dla wojska normalnie, na serio, te chili con carne. Dominik, ile ten ma litrów? Czekaj, tutaj jest pokazane, 4 litry, 4-5 litrów ma ten garnek, to tutaj jest 3 litry, Dominik. 3 litry chili con carne, rozumiesz to? Usłyszałaś. Nie, po prostu nie chcę mi się codziennie gotować. A tutaj mąż zrobił taką kolacyjkę pyszną. Gdzie my jest?